7:09. Twój początek dnia. Gościem poranka 7:09 jest rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, podpułkownik Justyna Balik. Dzień dobry. Dzień dobry. Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z CWCR i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia samoobrony dla dorosłych Polek. Jak nasze słuchaczki zainteresowane tematem mogą do takiego kursu przystąpić? Jest to bardzo proste. Na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej czy na stronie Wojska Polskiego w aktualnościach, gdzie jest informacja o tym programie Samoobrona Zaufaj Wojsku, znajdują się w załącznikach namiary, lista miejscowości i też osób, które dokonują zapisów. Są dostępne numery telefonów, adresy e-mailowe i pod te telefony, pod te adresy mailowe należy zgłaszać chęć swojego uczestnictwa. I w wielu miastach ten kurs jest organizowany? Chcemy, aby przez 7 weekendów w 112 miastach w całej Polsce i pierwsze szkolenia już rozpoczną się w ostatni weekend maja, to jest 27 i 28 maja, więc w tych miastach chcemy, aby wszystkie chętne panie, które ukończyły 18 rok życia, mogły wziąć udział w tym szkoleniu. I czego konkretnie nauczą się uczestniczki tego kursu? Przede wszystkim od doświadczonych instruktorów żołnierzy wszystkie panie będą miały możliwość nabycia umiejętności, takich podstawowych umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów w czasie zaistnienia sytuacji kryzysowej, czyli takiego bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Podczas 4-godzinnego szkolenia, bo to będą takie 4 godziny lekcyjne, instruktorzy pokażą i nauczą panie w praktyczny sposób takich technik samoobrony, czyli to będzie ochrona przed duszeniami, obchwytami, przed atakami nożem, obrona przed kopnięciami i ciosami. Takie postawy do walki, sposoby poruszania się, podstawowe ciosy i kopnięcia. A skąd taki pomysł, aby zorganizować taki kurs właśnie dla kobiet? Kiedyś istniały takie, były już wcześniej edycje samoobrony dla kobiet organizowane przez Wojsko Polskie, ale też chcieliśmy do tego powrócić trochę w takim szerszym aspekcie, ponieważ w naszym projekcie wychodzimy poza jednostki wojskowe. Te szkolenia odbędą się na terenie parków miejskich, na plażach, przy ośrodkach sportu i rekreacji, na terenie całej Polski. I jest to taki program, który też odbędzie się wychodzimy z takich dużych miast. Czyli program te 112 miejscowości, to są miejscowości już mniejsze, takie poniżej, średnio z reguły poniżej 50 tysięcy. Taki kurs wydaje się, że może być też taką zachętą do tego, aby jego uczestniczki pomyślały na przykład o tym, aby wstąpić do wojska. I z tego co wiem, to kobiet w wojsku jest coraz więcej. Oczywiście. Służba, ochotnicza służba, dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa cieszy się ogromną popularnością nie tylko wśród mężczyzn, bo już dzisiaj mogę powiedzieć, że ponad 20% wszystkich ochotników do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej to są kobiety. Kobiety, żołnierze zawodowi w Wojsku Polskim to liczba ponad 11 tysięcy i ta liczba cały czas rośnie, więc jest ta optymistyczna perspektywa, że siły zbrojne nie są tylko domeną mężczyzn, ale też i panie coraz wyraźniej podkreślają swoją rolę. Tak, ja sam mam dosyć sporo koleżanek, które właśnie do wojska wstąpiły. Jak pani myśli, z czego to wynika, że coraz więcej kobiet właśnie wybiera wojsko? Mamy nowoczesną armię. Armia się cały czas rozwija. Rozwijamy się także my. I tak jak ja mówię, też z własnego doświadczenia, no bo jestem też kobietą, która jest żołnierzem od już dłuższego czasu w wojsku i też
to, że no oczywiście kondycja jest bardzo ważna w wojsku. Jeśli żołnierz, ochotnicy, którzy wstępują jeszcze i nie mają, wojsko daje tą możliwość, że przeszkoli również i fizycznie, że z wojskiem osoba, ochotnik nabierze tej kondycji fizycznej. Też kobiety i mężczyźni, żołnierze zawodowi wykonują te same ćwiczenia fizyczne, jeśli chodzi o egzamin ze sprawności fizycznej. Ale też armia to przede wszystkim, oprócz no, siła mięśni jest ważna, ale w mojej perspektywie nie najważniejsza. I gdy mówię właśnie o nowoczesnej armii, to jest też armia, która potrzebuje ludzi myślących. Tak? I tutaj nie ma żadnych różnic, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn. Czyli mówiąc krótko, kobiety nie pękają na robocie. A czy pani też ze swojego doświadczenia może powiedzieć, że jednak kobiety w wojsku muszą dawać z siebie trochę więcej, aby nikt im nie powiedział, że a baba to nie daje sobie rady? Powiem z własnego doświadczenia, powiem, że to nie było obce na początku mojej służby wojskowej, bo rzeczywiście kiedyś, no na początku, jak w ogóle szkoły się otworzyły na kobiety, szkoły wojskowe, to dopiero nastąpiło w 1999 roku. Co prawda już od 2003 roku nie ma żadnych ograniczeń związanych z płcią w Wojsku Polskim, czyli nie ma stanowisk, gdzie mogą służyć tylko mężczyźni, a nie mogą kobiety w Wojsku Polskim. Ale rzeczywiście ja sama pamiętam swoje początki w jednostce liniowej i jako kobieta oficer, ja jeszcze miałam też żołnierzy służby zasadniczej, tak, czyli ta przymusowa, tak zwana Zetka, no był to dla nich swoisty szok, gdy okazało się, że dowódcą plutonu, ich plutonu będzie kobieta. I rzeczywiście kobiety no, były takimi wyjątkami w armii. Patrzono się na nie no, w pewnym sensie z ciekawością, ale też i rzeczywiście, tak jak pan mówi, że musiały czasami udowadniać to jak ja czasem mówię, a dobra, facet tego nie zrobił, w porządku, no zdarzyło się, ale jak już kobieta tego nie zrobiła, ojejku, to jest właśnie to baba w armii. Ale mnie samo z perspektywy lat cieszy to, że takie pojmowanie się zmieniło. I teraz kobieta żołnierz nie jest już żadnym zaskoczeniem. To nie jest jakiś jednorożec, jak ja czasem siebie określałam na początku lat mojej służby. Nie jest to jakaś sensacja, a z tej perspektywy wiem, że kobiety są bardzo zdeterminowane w działaniu. Powierzyć kobiecie zadanie i ona je na pewno zrobi, a jeszcze będzie miała tą perspektywę, jakie mogą być zagrożenia, bo kobiety są z natury bardzo dobrymi organizatorami, logistykami i strategami. Tak jak to się mówi, że jak trzeba coś powiedzieć, to wyślij mężczyznę, jak trzeba coś zrobić, wyślij kobietę. No idealnie pan to podsumował. Tak, tutaj też ciekawa sprawa jest taka, że pani powiedziała o tym, że już nie ma takich żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o stanowiska. I faktycznie kobiety są pilotami, są w bojówkach, wyjeżdżają na misje. Tak, tak, dokładnie. Tak jak mówię, na przykład mamy, jeśli chodzi o polskie siły powietrzne, to ponad 11% to też kobiety, a wśród nich 6% to piloci, kobiety piloci. Więc tak jak mówię, to ograniczenie stanowisk no tak naprawdę no, nie istnieje. Najważniejsze przede wszystkim są kwalifikacje. Ale kobiety generała jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma, ale to, że jeszcze nie ma, nie znaczy to, że nie będzie. Rzeczywiście kobiety piastują wszystkie stanowiska, od stanowiska szeregowego do pełnego pułkownika. Jeszcze nie ma kobiety generała, ale wszystko przed nami. Tak, wszystko przed nami, bo też z tego, jak widzę różnego rodzaju zapowiedzi, no to wygląda na to, że tych kobiet będzie cały czas coraz więcej w wojsku. Jest ta tendencja wzrostowa, tak jak wspominałam na początku naszej rozmowy, coraz więcej pań ochotniczek do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przychodzi. Nawet w tym roku mieliśmy już takie sytuacje, że podczas pierwszego turnusu w jednej z jednostek wojskowych, gdzie odbywało się wcielenie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, było więcej procentowo
kobiet niż mężczyzn. Więc to jest szczególnie budujące, no, dla mnie z perspektywy kobiety żołnierza. A też chciałbym porozmawiać o płacach. Czy jest różnica w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami, którzy są na tych samych stanowiskach, czy nie? Właśnie nie, więc to też warte jest podkreślenia, że Wojsko Polskie jest bardzo dobrym pracodawcą, bo i osoba młoda, która nie do 26 roku życia nie płaci podatków, na rękę, na czysto dostaje 4960 zł, a dodatkowo też właśnie nie ma, jeśli chodzi o uposażenie dla żołnierza zawodowego, nie ma żadnych różnic, bo to jest wynika z tabeli, czy to jest szeregowy, kapral, kapitan, pułkownik. To jest odniesienie do tej tabeli, nie ma żadnego odniesienia do płci żołnierza. No to jest na pewno dobra informacja dla wszystkich kobiet, które jeszcze do wojska nie wstąpiły, a o tym na przykład myślą. Rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, podpułkownik Justyna Balik, była moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.